Wsłuchajmy się w słowa Jezusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela, który chce, abyśmy zaprosili Go do naszej codzienności, do naszych spotkań, pragnień i przede wszystkim do naszych serc. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Jezu, boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. O Królu chwały, choć tajesz swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć, i wszystkie moce niebieskie, które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: święty, święty, święty. O, kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam? O więźniu miłości, zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum, aby Cię nieustannie dzień i noc adorowało. Nie znam przeszkody w tej adoracji. I chociaż będę fizycznie oddalona, serce moje zawsze jest z Tobą. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. Nie istnieją dla mnie przeszkody. O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami. Czy staram się o postawę wdzięczności wobec Pana za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości? Miłosierny Panie, uwielbiam Cię za dar Twojego słowa, które jest światłem na mojej drodze do Ciebie. Jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem i na Twoim Słowie pragnę budować swoje życie. Dziękuję Ci za to, że mi posyłasz swojego Ducha, aby otwierał przede mną skarby ukryte.
Proszę o łaskę, aby moje serce i uszy zawsze były otwarte na Twoje prowadzenie mnie, abym nie zmarnował żadnej łaski, jakiej mi w swej miłości udzielasz. Proszę Cię o to za wstawiennictwem Maryi Matki Słowa i świętej siostry Faustyny, która napisała: Jezu, źródło życia, uświęcaj mnie. Mocy moja, wzmacniaj mnie. Wodzu mój, walcz za mnie. Jedyne światło mojej duszy, oświecaj mnie. Mistrzu mój, prowadź mnie. Zdana jestem na Ciebie, jak niemowlę, na miłość swej matki. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.